Dzisiejsza moja prezentacja była na temat płacy za kompetencje. I jeśli zastanawiają się Państwo, czym jest taka płaca, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której nie podchodzimy do awansów pracowniczych, bazując na dostępnych wakatach. Myślimy raczej z perspektywy pracownika, myślimy z perspektywy automatycznej ścieżki kariery i automatycznych awansów. Co to oznacza? To oznacza, że musimy budować umiejętności pracownika, musimy pomóc mu zdobyć doświadczenie, tak aby był gotowy na bardziej odpowiedzialne stanowisko, tak aby był gotowy na to, żeby przejąć nowe obowiązki, żeby poszerzyć swój zakres zadań, a poprzez to też zarobić na awans i na wyższe wynagrodzenie ze strony pracodawcy. My jako firma stosujemy to rozwiązanie od 6 lat i przez te 6 lat oczywiście uczyliśmy się na naszych własnych błędach, sprawdzaliśmy, co się sprawdza, a co raczej jest taką, jest słabą stroną tego konceptu. I tutaj, jeśli chodzi o pozytywy, to z jednej strony na pewno pozytywem jest fakt, że każdy pracownik ma poczucie sprawczości i każdy pracownik myśli, ma jasno zdefiniowane kryteria, wie, co musi zrobić, żeby zarobić na awans, wie, co musi zrobić, żeby dostać podwyżkę. Z drugiej strony pracownicy też są w nieustającym dialogu z pracodawcą i to jest coś, co charakteryzuje naszą firmę. My bardzo dużo pracujemy z naszymi kierownikami, aby byli w dialogu z pracownikami, nie tylko rozliczali ich z zadań, ale właśnie prowadzili swoje zespoły pod kątem zespołowym, żeby zdecydowali, co jest tak naprawdę najważniejsze dla pracownika w danym momencie, żeby byli w stanie sprawdzić i udostępnić pracownikom też właściwe doświadczenia zawodowe. No i dzięki temu oczywiście pracownik po kilku latach może przejść przez kilka szczebli kariery. Z drugiej strony my jako firma wiemy, że ten świat coraz szybciej się zmienia i to nie będzie dla Państwa na pewno tajemnicą. Te zmiany, które kiedyś zachodziły na poziomie kilkuletnim, na poziomie nawet generacyjnym, aktualnie właściwie są kwestią następnych 2, 3 czy maksymalnie 5 lat. Także naszym zadaniem jest zapewnienie takiego modelu zarządczego i modelu biznesowego, który z jednej strony oczywiście przyniesie sukces w firmie naszej i spowoduje, że będziemy działali rentownie, ale z drugiej strony też pozwoli na to, żeby pracownicy rośli i ewoluowali razem z firmą. Wiemy, jako firma działająca w nowych technologiach, że za kilka lat nasze produkty i usługi będą zupełnie inne. Wiemy, że sztuczna inteligencja zmieni nasze podejście i charakter naszej pracy, stąd wiemy, że musimy też być w partnerstwie i przygotowywać naszych pracowników na zmianę charakteru ich pracy. A dodatkowo oczywiście chcemy ich wynagrodzić za tą gotowość, za gotowość do wyjścia ze strefy komfortu, przyjęcia nowych obowiązków i tego, żeby współpracowali z nami i budowali z nami lepszą przyszłość i lepsze usługi. Także zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby brać udział w naszych konferencjach i w naszych spotkaniach jako członek Polskiego Stowarzyszenia HR. Na pewno rzeczą, którą mogę powiedzieć, jest to, że mamy bardzo mocny skład prelegencki i oferujemy ciekawe rozwiązania. Jesteśmy w stanie bardzo, mam nadzieję, że jesteśmy w stanie zainspirować Państwa podczas takich eventów, aby mogli Państwo również zastanowić się, które z rozwiązań i modeli proponowanych przez nas będą wartościowe w Państwa firmach.